Tak, dojechała paczuszka. Przyjechały linki. Sprawdzamy długości, czy są takie same. Długości są takie same, więc jest ok. Trzeba tylko przełożyć końcóweczki. Idę po końcóweczki. Te końcóweczki trzeba tylko przełożyć i powinno być bailando. Zaraz je zakładam i wam pokażę, o co chodzi. Już zakładamy końcóweczki, trzeba mi tylko się pochylić, żeby nie pękły. Nie pamiętam, czy to było do końca, czy nie było do końca. Damy do końca. O kurka, flaczek. Źle. Następną i lecimy do auta. Dobra, teraz je trzeba tu przepuścić jakimś sposobem. Teraz tu blaszkę.
na dole gdzieś. O tak. Tak, i tu mam być przykręcone. A, błąd, nie założyłem czegoś. Tutaj idą takie blaszki jeszcze. Zapomniałem o tych blaszkach. Muszą mieć takie zabezpieczające blaszki, żeby linka nie wypadła. O, takie. O, właśnie jedna. I druga. O, są. Zaraz wam pokażę te blaszki. Teraz je widać. Dobra, lecimy dalej. Teraz dopiero tu, na dół. Siadło, siadło. Dobra. Jak to wygląda po zamontowaniu i pewnie je trzeba będzie jeszcze ustawić, chyba że się udało. Założyłem to jak były stare i zobaczymy, przejadę się kawałek, zobaczymy. Póki co składam podłogę, te plastiki, i trzeba się przejechać, zobaczyć jak to wygląda. Sprinter poskładany. Jedziemy na przejażdżkę. Zobaczymy, czy to działa. Kanał już pusty. Oznacza to nic innego, jak to, że sprinter działczy. Ale trzeba było podregulować trochę linki jeszcze. Ale działa. Fajnie to było. Chociaż i tak dziwnie te biegi wchodzą, ale wchodzą normalnie, w miarę. I co? I nie trzeba kupować linek za 300 zł w sklepie, bo można salę drogo ściągnąć za 100. No fakt faktem, czekałem, w czwartek zamówiłem i wczoraj przyjechały, więc no prawie tydzień, ale 200 do przodu, zamontowane, działczy, lecimy dalej.